dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Faster Than Light. Jak pamiętacie albo nie, pamiętacie, zginąłem w poprzednim odcinku dwa razy i to raz nawet na sam koniec ostatniego odcinka, więc zaczynamy sobie dzisiaj zupełnie od początku i myślę, że damy jeszcze jedną, kolejną szansę statkowi Engi. A dlatego, że ma ten rój medbotów i w sumie tylko i wyłącznie dlatego. No miałem jakiś dziwny start po prostu ostatnio i mam wrażenie, że to przez to tak szybko zginąłem. Jakieś dziwne wydarzenia mi się porzucały i na to zwalę, to w ogóle nie była moja wina. Nie będę nazywał tego statku, nazwałem w pierwszych tam dwóch odcinkach chyba statek, bo myślałem, że jakoś bardziej się będę do nich przywiązywał, ale jednak nie, jak ginę dwa razy na odcinek, to jest bez sensu, żebym ja tutaj nadawał jakieś konkretne nazwy tym statkom. Dobra, sygnał SOS, lecimy, już pewnie na dzień dobry, jakąś złą decyzję podejmę, ale to nic. Znajdujesz w pobliżu, o, już widzę na niebiesku, już widzę, że będzie dobrze. Znajdujesz w pobliżu kolonię górniczą ludzi, w której wybuchła epidemia nieznanej choroby. Władze zarządziły kwarantannę, ale wybuchły zamieszki. Engi w załodze, wyślij członka załogi rasy Engi, aby uspokoił zarażonych. A tu co, Engi są odporni na choroby? Na choroby? Ponieważ Engi nie może się zarazić wirusem. O, pomaga opanować tłum zarażonych ludzi. Uspokojeni jego znajomością ludzkiego organizmu pozwalają się zaprowadzić do strefy kwarantanny, mając nadzieję, że wkrótce uda się znaleźć lekarstwo. Przywódcy kolonii wręczają ci nagrodę za pomoc w zażegnaniu kryzysu. Paliwo, moduł dronów, 7 złomu. No dobra, jak na start, całkiem spoko. Nie będę narzekał. Dobra, no to co, ciśniemy dalej w takim razie. Do nieodwiedzonej bojki. Co tutaj się dzieje? Mogę sobie przypisać ludzi jeszcze do systemów. Ale to za chwilę. Gdy przybywasz na miejsce, uruchamiają się alarmy. Znajdujący się w pobliżu rebeliancki patrolowiec użył miejscowego satelity, by zainfekować twój system osłon wirusem. Masz nadzieję, że nie wyrządzi więcej szkód, zanim go zniszczysz. Czyli nie mam osłon. Dobra, to tak, fire do broni, a nawet nie mogę ich zasilić ani troszkę. Dobra, no to tak, do broni i do dronków, żeby dron bojowy tam śmignął i broni jonowa mogę im zakłócać co nieco, no to chciałbym im zakłócić na początek może drona, żeby mnie tutaj nie łechtał, bo to może być zgubne w skutkach, niestety. Zaraz, chwila. Ty możesz tutaj już cisnąć, bo tam trzeba będzie naprawiać. Aha, bo ja tym M-Johnem muszę chyba czekać. M-John, tak to będę nazywał, nie. Ten, no wiadomo. Muszę czekać chyba, aż osłona zejdzie. Nie mogę sobie tak strzelać. Pyk, dobra, no to co? Dronka mają już chyba uszkodzonego. Tak, przez to. O, shit. Dobra, na razie. Nasz dron jeszcze tam lata? Lata chyba. Dobra, aha, bo potrzebuję tylko dwóch do zasilania. Dobra, leć tutaj tlen naprawiaj, bo nas porobią za chwilę. I wyłączymy im broń jeszcze za chwilę naszym M-Johnem. O nie. O, idealnie odsłona ten. Dron zestrzelił osłonę. Dobra, bo to bardzo szybko mijają im te... disabilities. Więc trzeba bardzo szybko. Czy ja mogę? Okej, mam skróty te klawiszowe, żeby sobie strzelać. No nie jest za wesoło. Ten dronek mógłby trochę szybciej tam podziałać. To bym się na niego nie pogniewał ani trochę. Dobra, i będziemy im po prostu na zmianę teraz wyłączać dronka i broń. I dronka i broń. I dronka i broń. I po robocie. Dobra, udało się. Jakoś nam się udało to przeżyć, dobra, chociaż bardzo, bardzo dużo rzeczy zaczyna nam migać. Ty naprawiasz tu, ty idziesz, ty w sumie mu pomożesz gasić pożar, bo nie bardzo mogę go ugasić brakiem tlenu, niestety. Muszę tylko monitorować, żeby nie poumierali. Dobra, uciekaj. Okej. O, tam się rozprzestrzenił ogień, ale mam nadzieję, że da radę. Dobra, ty też uciekaj. Ty sobie tu zgasisz. Dobra, czekajcie, czy ja mogę jakoś naokoło, no bardzo, no właśnie nie za bardzo są opcje tutaj, żeby ten ogień ugasić, ale spróbujmy. Dobra, ty idź tu, ty, chociaż nie, ty w sumie możesz tu zostać i naprawiać, ty możesz też przejść tu, a my otworzymy tak, tu i tu.
Okej, okay. I ten ogień powinien nam się za chwilę sam ugasić. No niestety dostaliśmy ostro po dupie przez to, że nam zhakowali osłony. Dobra, kryzys zażegnany, niech to się tylko tam natlenuje z powrotem. Ty co, ty możesz iść pilotować? A chyba możesz iść tutaj naprawiać, ten tlen się zaraz powinien chyba przywrócić, więc nie powinno być tragedii. Ty idziesz tutaj i to są w zasadzie wasze pozycje. Pozycje startowe, niech on tutaj naprawi i możemy spadać. O, nice, dobra. Okej, okay, no to skok. Sklep by się przydał, żeby się naprawić. Widzę, że nie ma sklepów. Do Mgławicy nie lecimy. Lecimy po prostu do następnej bojki. Zobaczyć, co nas tutaj czeka. Otrzymujesz wiadomość ze stacji kosmicznej krążącej wokół pobliskiej planety. Tu Federalny Korpus Inżynierii Planetarnej C-12. Potrzebujemy pomocy. Masz może trochę wolnego czasu? Zaoferuj swoją pomoc. Wielkie dzięki. Przed rozpoczęciem prac musimy przeskanować planetę w poszukiwaniu organizmów żywych, ale niestety mamy za słabe czujniki, żeby się przebić przez jej atmosferę, a terminy gonią. Możecie nam pomóc? Spróbuj przeskanować powierzchnię planety. Gdyby udało ci się ustawić odpowiednią długość fal czujników, mogły przebić się przez atmosferę, zapowiedzieć dobrze. Dalej. O, nice. Po przeczesaniu planety czujnikami nie wykrywasz ani żywej duszy. Ekipa jest ci wdzięczna i zabiera się do pracy. Naukowcy ze stacji badawczej świetnie znają się na systemach podtrzymujących życie i proponują ci, że ulepszą generator tlenu. Ulepszono o jeden. Zajebiście! Dawaj go. To co, szybciej mi będzie pewnie tlen generował. Jak można by się było domyślić. Z nazwy. Dobra, bo ja widzę, że już mi powoli, jakbym chciał to wszystko sobie zasilić, zaczyna mi brakować... energii, więc spróbujmy sobie za ile? 25. Dobra, dawaj, dodatkowy pasek energii i będziemy mogli... Aha, drony mogę zasilać tylko w przypadku... kiedy są potrzebne. Dobra, to tak do tego czasu miejmy po prostu wszystko. A, wyjście jest tutaj, to nawet nie zauważyłem, bo leciałbym domyślnie gdzieś w tę stronę. No dobra, to kierujmy się w takim razie w dół. O ile w kosmosie można mówić o czymś takim jak dół w ogóle, albo góra. Po zakończeniu skoku FTL otrzymujesz wiadomość z pobliskiego statku. Witamy w naszej boi nawigacyjnej. Za niewielką opłatą pozwolimy wam kontynuować podróż. Odrzuć ich propozycję. Trudno, pożałujecie tej niefrasobliwości. Okej, okay, dobra, bo mają moduł teleportacyjny i to jest bardzo źle. Zacznijmy może od wyłączenia go. No i zaraz będą nas abordażować i nas zabijać niestety. Aha, bo ten dron nam nie działa. No to. To już tam działa. Okej, okay, no to chyba tyle. M-Johnem, tak jak mówiłem, trzeba strzelić w ich teleportator. Cyk. No nie, dronku. Dronku, źle zrobiłeś. O kurna, a to są jeszcze jakieś cyborgi. Dobra, no to spróbujmy się jakoś z nimi nawalać. Dobra, nie wiem, czy mi to wyłączyłem, chyba tak. Cały czas w sumie bym to strzelał najchętniej. Bo nigdy nie wiem... Aha, awaria systemu. Dobra, już nie mogę strzelać. Bo nam rozdupili. Dobra, no z tym gościem 3 na 1 powinniśmy sobie poradzić. Tym bardziej, że tu w ambulatorium się dzieje. O, silniki nam rozdupili. Nie, ten statek chyba nie jest jakoś turbo dobry do takich rzeczy. Dobra, wracajcie na swoje stanowiska, bo trzeba tam ponaprawiać. Czy rozjebali mi drona? No tak, można? Mogę go odpalić raz jeszcze? Aha, ładuje się, tak? Na, cooldown jest, dobra. Okej. Okay. Dawaj M-Johna. Szybko. Szybko, bo mnie... bo mnie zniszczą! No nie, no ja nie mogę zginąć już teraz. Aha, bo broni nie mam w ogóle tej... Naprawiajcie to szybciej. Czy mogę... Aha, napęd FTL, ładowanie. Okej, okay, dobra, dawaj do broni. Dawaj do dronów. No i lecimy. Te abordaże im trzeba. Chociaż może nie będą za bardzo nas tutaj abordażować. Dobra, to broni im trzeba. Statek wroga ładuje napęd. No dobra, ładuj sobie. O Jezus Maria. Wróg przysyła wiadomość, niewiarygodne. Skąd ty masz taki sprzęt? Jaki sprzęt? Już prawie mnie rozjebaliście. Dobra. Wspomagany kolektor złomu. Spadajcie mi stąd. Goddammit, potrzebuję jak najszybciej jakiegoś tego. Sklepu. Bo muszę się naprawić. Bo skończę przygodę w rekordowo szybkim czasie. Dobra, dawaj zasilanie broni. No i tyle, skok, sklep. Dobra, mam nadzieję, że za 17 cokolwiek się naprawię. Może nie full naprawę, ale chociaż trochę, no. Dobra, okej. Okay. Pełna naprawa 44. No, dawaj na maksa chociaż. Tyle, ile mogę.
Dobra, no nic wam. Kolektor złomu. Zapewnia 10% więcej złomu ze wszystkich źródeł. Wartość 25. Nie, dobra, zostawimy, bo Anusz mi się to uda przeżyć. Dobra, skok dalej. Następny SOS. Nie wiem, czy ja się chcę pchać w jakieś SOS-y. No ale spróbujmy. Najwyżej znowu zginę. Trafiasz na grupę statków uciekających z niewielkiej stacji kosmicznej. Wywołujesz i pytając, co się stało. Otrzymujesz odpowiedź. Pomocy zaatakowane z jakieś olbrzymie kosmiczne pająki. Wyślij na pomoc kogoś z załogi. Z olbrzymymi kosmicznymi pająkami. Nie ma żartów. No wyślij mi, zginie. No nie cholery. Nie ma tak. Dokładnie. Nie mogę ryzykować walki z nieznanym gatunkiem na każdej stacji. Nie, nie, nie. Tym bardziej, że moi Engi w ogóle nie potrafią walczyć, więc nie ma takiej opcji. Dobra, możemy skoczyć do tego wyjściowego, potem jeszcze tu i wrócić do wyjściowego. Taki jest plan. No i w miarę możliwości nie wdawać się w bójki. Znaczy w walki. W pobliżu znajduje się czarnorynkowy bazar. Otrzymujesz wiadomość, żyjemy w niebezpiecznych czasach, jeśli masz jakieś zbędne materiały. 5 pocisków, 10 pocisków. No niestety mam tylko jeden pocisk, który tam cudem mi się udało dorwać. O, jest jakiś SOS od razu. No to lecimy, zobaczymy. O co tam chodzi? Mam nadzieję, że nie groźny SOS. O kurwa. Gdy przybywasz w miejsce, skąd pochodzi sygnał SOS, otrzymujesz wiadomość od statku cywilnego. Dziękujemy za przybycie na nasze wezwanie. Mamy awarię nawigacji napędu FTL i nie możemy wyznaczyć kursu do najbliższej stacji, żebyśmy naprawili. Możecie nas tam zaprowadzić? Zaprowadź ich do celu. Damy wam z góry nieco złomu, będziemy wykonywać skoki za wami. Bardzo oznaczono cel na mapie. Okej, gdzie to jest? Misja. Kurde, nie uda mi się. Dorwą mnie rebelianci. No czekajcie. Tu będzie następny. No nie, nie ma szans. Nie, nie, nie. Wracamy i trudno. Nie ma robienia misji. Bardzo bym chciał, ale no niestety. Nie da rady. Spadamy stąd. No i teraz bym był tutaj. To w następnym skoku, jakbym przeskoczył do misji, to rebelianci już by zajęli moją boję wyjściową i tyle by było. Dobra, dawaj następny sektor. Tutaj. Przyjazne terytorium. No sklep na razie mnie tutaj... Jesteś daleko od terytorium Federacji, sektor należy do Zoltan! Zoltan Chivay i nie wiesz, czy władze będą od ciebie przychylne. Musisz jednak przejść naprzód. No muszę, nie ma opcji. Jest sklep, co prawda, ale no z 9 złomu to ja nic nie zrobię, więc polećmy sobie tutaj i potem do sklepu. I może to będzie miało jakiś... What the fuck? Nie, tylko nie asteroidy. Wychodzisz na przestrzeni w środku pola asteroid. Z miejsca wita się statek Zoltańskiej Straży Granicznej. Próba wtargnięcia na zamknięty teren górniczy stanowić będzie naruszenie ustawy o ochronie zasobów mineralnych. Konfiskujemy waszą broń do kontroli. Nie masz czasu na takie dyrdy mały. Czy co, bijemy się? O, w dupę. No ja bym... No nie, no i jeszcze w asteroidach. Serio? Miał być przyjazny ten. Dobra, nie mają teleportera do mnie, nie? Nie mają. Dobra, mają tylko... Mają tylko broń. Dobra, zdejmij im osłonki. Co? Nie mają takie silne osłony? Serio? A dobra, asteroid im walnął w broń. To dobrze. A mi w co walnął? W tlen. O, to niedobrze. to nie. To tak się nie będziemy bawić. Aha, i broń też miałem uszkodzoną przez chwilę. Okej. Dobra, rozwal im broń. Dobrze. Dobrze. Asteroidy robią dużą robotę za mnie, widzę. Nice! Dobra, udało się, fajnie. Statek eksploduje, super, spadamy stąd. Ładuję FTL-a i wypierdalamy stąd. Jak najszybciej. Czy on teraz będzie szybciej ładował, jak tam stanie? Nie. Dobra, powolutku. Asteroidy w sumie nie są w stanie mi za bardzo tutaj chyba zagrozić, bo uderzają pojedynczo. Nice, dobra. SOS. No dobra, i tak tu chciałem lecieć, więc czemu nie? Goddammit, nienawidzę asteroid. Co to za SOS? Z powierzchni pobliskiego księżyca odbierasz sygnał. Czujniki wykrywają jeden organizm żywy. Wyląduj na księżycu, zbadaj sytuację. W jednej z jaskiń znajdujesz rozbitka, sądząc po stanie jego statku, od wielu lat czeka na ratunek. Fizycznie nic mu nie dolega, jednak stan jego psychiki jest wątpliwy. Zabierz go na pokład, licząc, że uda mu się jakoś pomóc. Zostaw szaleńca własnemu losowi, nie warto ryzykować. No nie! Warto ryzykować, czy nie warto ryzykować? A co on mi może zrobić? Może mi coś ukraść, może mi coś zniszczyć, może mi bombę podłożyć na statku? O, ale dobra, nigdy jeszcze tego nie miałem takiej sytuacji, więc na przyszłość chcę wiedzieć, z czym będę się mierzył, więc bierzemy gościa. No świetnie. Powrót na orbitę przeraził go nie na żarty, stracił panowanie, prawie zrobił dziurę w burcie twojego statku, kiedy próbował uciec z tego metalowego więzienia, używając prowizorycznej bomby. Niestety zginął w eksplozji. Nie brać rozbitków z obcych planet, księżycy, żadnych rozbitków nie brać.
No dobra, ale mam 34 złomu, to coś tam może mi się uda naprawić. Dobra, lecimy teraz w mgławicę i do sklepu. I pijemy kawę. Twoje czujniki nie działają, wpatrujesz się w obłoki, rozmyślasz. Super, nic się tu nie dzieje, spadamy. Do widzenia. I paliwo jeszcze trzeba kupić, bo zaraz mi braknie znowu. Otrzymujesz wiadomość ze statku kupca. Dobra, pełna naprawa za 40. No niestety nie dam rady. To tak, kupię sobie paliwa tak powiedzmy do 10. I naprawa, no niech będzie do tylu. I mamy jeszcze 8. Czy coś mogę kupić? Wysięgnik naprawczy. Zmniejsza o 15% ilość znajdowanego złomu, jednak naprawia kadłub za każdym razem, kiedy go zbierasz. Trochę by mi się zniwelowało z tym, co już mam. Napęd FTL ładuje się szybciej. Maskowanie. Maskuje statek, zwiększając wartość uniku o 60 punktów. Teleporter załogi. Sprzedaj. Strona pierwsza, strona druga. Scoops. I Sean O'Regan. No Sean by był spoko. Bo fajnie by się załoga napierdalała, no ale niestety. Dobra, kupce jeszcze mam. Mam 8. 4 punkty naprawy mógłbym sobie zrobić. A czy ja nie mogę... nie mogę sprzedać mu niestety moich rakiet. To mnie trochę boli, bo nie są mi za bardzo potrzebne, no ale jednak... Dobra, 10 paliwa. To zróbmy tak, dobra, okej. No to lecimy dalej w takim razie. O cholera, mgławica mnie czeka. No gdyby nie to, że potrzebowałem lecieć do sklepu, to leciałbym tutaj naokoło. No ale trudno. Dwa razy mgławica? Raz w sumie tylko. Okej, dobra, lecimy. Oby się udało jakoś to przeżyć. Odbierasz wiadomość nadane z ostatnich sekundach istnienia zeldenskiego frachtowca. To modliszki, błagamy w tem od Sterburty trafiacie salwa statku wroga. Pauza. Drony. Mają teleporter. Nienawidzę przeciwników z teleporterami. Dobra, strzeli im w ten. Boink, ja im to wyłączę. I do tlenu oczywiście. Czy on wybiera, gdzie on chce mnie zaatakować, czy nie? Nie, czekajcie, bo Engi się ciurowo biją. To kapitan, leci no tam się bić. Czy on wybiera, gdzie chce mi się teleportować, czy nie? Dobra, ale wolę mu to rozwalać. Cały czas, jak tylko mogę. Cały czas będziemy w to strzelać. Czekajcie, bo mój Engi jest trochę ranny, więc... Ty tutaj, a ty tutaj. Dobrze. I już strzelamy dalej. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Dobra, no myślę, że ten dron powinien sobie z nim jakoś tutaj poradzić. Tak długo, jak będę im wyłączał tylko... wyłączał im ten teleporter, to powinno być ok, bo oni nie są w stanie się przebić przez moją osłonę. Strzelą raz, osłona zejdzie, ale nic więcej nie zrobię, więc ok. Więc jest dobrze tak długo, jak będę właśnie... powstrzymywał ich od teleportu na mój statek i udało się. Dobra, o, dużo złomu. To całkiem spoko. Bardzo mi się to podoba. No. No to następny skok w takim razie. No tak myślę, czy jakiś tutaj... A nie, to jest jedyna bojka, gdzie ja mogę uciec. Dobra, to skoczmy tu i do wyjścia. Tak zróbmy. Niech tak będzie. Dobra, bez aktywnych czujników. Dobra, tu nic nie ma. Okej, no to fajnie. Teraz tutaj i do wyjścia, bo potem musiałbym się wracać, bo tak dziwnie jest, te bojki są porozmieszczane. Okej, jakiś dron bezzałogowy. Nie szuka twojego statku, być może należy do szpicy rebelianckiej floty, a może sprawdza przydatność taktyczną miejscowej mgławicy. Tak czy owak, uznaje cię za wroga i ruszy do ataku. Pauzunia. Nie ma osłon. To dla mnie plus, bo mogę mu strzelać po prostu w te... systemy. Ej, dron, leć, kurde, czemu za każdym razem muszę aktywować tego drona? Dawaj, wyłączmy mu. Cały czas strzelamy mu w broń. Reszta mnie nie interesuje. Cały czas. Każdy strzał ma iść w broń, żeby on mi nic nie mógł zrobić. I tak będziemy sobie powolutku żyć. No i cyk, dobra, udało się, to mi się podobało. Takich przeciwników to ja mogę całą grę spotykać. 20 złomu, nice. I 7 rakiet już nie używam, co prawda żadnych na razie, ale całkiem miło. Czy ja bym zdążył skoczyć na przykład tutaj i wrócić? No za szybko się nie przemieszczają. Może to przez to, że to jest właśnie przyjazny sektor. Bo mógłbym... Aha, bo ja teraz jestem tu, to musiałbym skoczyć tu. Nie, za dużo latania. Dobra, spadamy. W takim razie. Następny sektor też jest przyjazny, więc...
O, kurde, w pobliżu niewielkiej stacji kosmicznej znajduje się, stacjonuje zaawansowany bezzałogowy statek rebeliantów. Czujniki wskazują, że służy jako magazyn sprzętu wojskowego. Zaatakuj, by dobrać się do magazynu. Dobra, próbujemy. Okej, okay. W co będziemy mu strzelać? Myślę, że w drona na początek. Tylko potrzebujemy zdjąć im osłony. Dawaj, dronka. Oj, niestety, nie zdążyłem. Musiałbym, czekajcie, niech im się te osłony załadują. Jeszcze raz. Przespałem. Nie, muszę wcześniej strzelać. Muszę o wiele wcześniej wykonać strzał. A dobra, dron im rozwalił ten. Dron im rozwalił osłony, więc spoko. Teraz ja im disablenę drona. W sumie jest chyba najrozsądniejsze, bo tym laserem nie są w stanie mi się przebić. Przeze mnie. Aj, nie wyszło. Dobra, jest. Rozwalony i chyba tam jeden punkt kadłuba, czy dwa mi załatwił. 22 złomu. Przeszukaj stację. Jeszcze więcej złomu. Nice. Dobra, fajnie. To mi się podoba. 85 złomu. No to tylko jakiś sklep i się naprawiamy. Dobra, skok. Następny sektor. Nie będziemy ryzykować. Kurde, ta droga wygląda bardzo fajnie. Same przyjazne sektory i out. Czy to jest... Ojczyste światy Engi, ojczyste światy Zoltan. No ja mam dwóch w Engi, mam statek Engi, więc... więc myślę, że tu będziemy bardziej mile widziani. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale mam nadzieję. Docierasz do przestrzeni Engi. Co prawda światom ojczystym Engi cały czas grozi inwazja modliszek, ale raczej uda ci się zgromadzić zapasy na dalszą podróż. Spoko, ostatnio... Ej, kurde, tu się pali! Halo! Dlaczego? Dlaczego ja tego nie widziałem? Że tu ogień trawi mój statek. O nie, gaście to wszystko, raz, dwa. Bo będzie źle. Dobra, z tym już sobie powinni chyba poradzić. No, albo i nie. O nie, zepsuło mi kamerki. Jak ja teraz będę streamował? Nie mam kamerki. Dobra, naprawione, niech Engi to jeszcze tylko naprawi. No, powinno im pójść raczej szybko. Okej. Okay. Na swoje stanowiska cały czas będziecie healowani, bo mamy medboty, czy jak to się tam nazywa. O, no i pięknie, żadnych mgławic, żadnego gówna. Dobra, to... może gdzieś tak bardziej tędy, bo to jest gęściej niż jakbym miał dołem płynąć, więc... Płynąć. Lecieć, oczywiście. Dobra, najpierw tutaj. No i sklep oczywiście, bo muszę jakoś spożytkować mój złom. Przybywasz w okolice niewielkiej floty cywilnych statków Engi. Po odszyfrowaniu, przetłumaczeniu ich rozmów dochodzisz do wniosku, że gorączkowo dyskutują o czymś, co ich martwi. Engi w załodze. Engi z twojej załogi podłącza się do interfejsu komunikatora. Chyba już miałem takie wydarzenie, coś mi się kojarzy. I nawiązuje łączność z flotą Engi, po czym proponuje pomoc i nakreśla cel misji twojego statku. Engi odpowiadają cele analogiczne. Ujawnienie w pełni możliwe, konieczna dyskrecja. Zaoferuj pomoc. Tajne technologie skradzione. Sprawka modliszek, wyraźny związek z rebeliantami, modliszki namierzone, ukryta baza rebeliantów, współrzędne wysłane. To mnie chyba, to zadanie mnie zgubiło chyba ostatnio. Namierzono drugi statek, inna baza, obliczenie prawdopodobieństwa niemożliwe, niewystarczające dane, konflikt Engi rebeliantów niewskazany, wymagana budowa floty wojennej, czasochłonne zadanie, pomoc w uzyskaniu technologii potrzebna. Zgódź się, no nie miałem za bardzo innej opcji. To jest chyba walka z dość dojebanymi statkami rebeliantów, więc ja nie wiem, czy ja chcę się w to bawić. Myślę, że podarujemy sobie tę misję i zagramy bezpiecznie. Zauważycie pobliski statek Engi, widząc twoje uzbrojenie, natychmiast sygnalizuje, że się poddaje. Okej, spoko. Cel przybysza, wzbogacenie się, motywy Engi, przetrwanie, akceptujesz przekazanie towarów, wyjaśnij, że nie masz wrogich zamiarów. No, spokojnie, git. Engi są zadowoleni z twojego wyjaśnienia. Korzystne, cel przybysza, długa, długa podróż. Zgodność celu z przekazaniem towarów przez Engi zachowana. Co zrzekłszy, dobrowolnie przekazują ci obiecane zapasy. Okej, okay. Czyli nawet nie musiałem im grozić. Dobra, spoko, 102 złomu, ja chcę sklep, dajcie mi sklep jakiś. Dobra, no tę misję muszę ominąć, nie wpadam w nie absolutnie, nie ma takiej opcji. Jest za dobrze, mam za dużo złomu, żeby to stracić. W okolicy pokaźna liczba wraków, kondensatorów napędów, co wskazywało, że niedawno byli tu Engi. A co, jak wraki, to co, oni nie umieją latać, czy co? Dobra, next w takim razie. Co tutaj się dzieje? Cóż, po przybyciu widzisz, jak uzbrojony po zęby statek Engi niszczy niewielką jednostkę piratów. Nagle czujniki wykrywają sygnał teleportera. Intruz na pokładzie. Na pokład teleportował się młody żołnierz modliszek w osmolonym mundurze. Twierdzi, że ucieka przed Engi i błaga cię o azyl, oferując w zamian wierną służbę. Engi namierzyli już sygnał teleportera i proponują ci nagrodę za wydanie więźnia. Stań po stronie uciekiniera, zaatakuj statek Engi. Czyli będziemy się bić.
ale będę miał dodatkowego członka załogi albo wydaj żołnierza w zamian za nagrodę. Nie wiem, czy chce się bić, kurde. Nie wiem, jak statki Engi są wyposażone. Cholera, właśnie widzę, że mi brakuje paliwa, więc potrzebuję jak najszybciej znaleźć sklep. Żołnierz modliszek. Zostawić, wydać. Nie, dobra, wydam im. O, świetnie. Oczy żołnierza modliszek błysnęły gniewem. Nie dał się tak łatwo pojmać, zanim udało się, narobił poważnych szkód. No tego się nie spodziewałem, ale mam dużo złomu. Dobra, a nie, to w sumie to mogę ugasić w ten sposób. Będzie szybciej i bezpieczniej na pewno. Dla moich załogantów. Cyk i cyk. Dobra, zamykamy, niech się natlenuje. Sklep jest 143 złomu. No to się zabawimy. Chociaż zależy za ile naprawię. No, pełna naprawa 32. No nie ma co wybrzydzać. Dobra, mam teleporter załogi, ale niekoniecznie chcę go teraz kupować, bo moja załoga kompletnie nie nadaje się do walki. No na pewno chcę paliwo, nie? To już okej, kupiłem wszystko co mieli. Dobra, strona druga, co my tu macie? No i tu już możemy się pobawić. Mam jakieś. Dron wiązkowy, bojowy, atakujący niewielką wiązką energii. A ja jakiego mam drona? Bojowego, okej. Tu też jest bojowy i całkiem fajnie sobie radzi. Co mamy? CM Johna mamy, ciężki miotacz jonowy. Bronią jonową można zakłócać działanie systemów, nie uszkadzając kadłuba. Ale jaka to jest różnica? Wymagane zasilanie 2, przeładowanie 13 sekund, strzały na salwę 1, obrażenia jonowe 2. A mój ma chyba obrażenia jonowe... Jeden, no dokładnie, ale bardzo ten. 4 sekundy przeładowania i to jest bardzo fajne. Laser antystrukturalny typ pierwszy. Potężny laser zaprojektowany do niszczenia poszycia kadłubów. Brzmi fajnie. Czekajcie, ja mógłbym tego mojego MJona sprzedać za 35 i mógłbym sobie kupić nawet jakieś dwie bronie tutaj. Cyklop, wyrzutnia. No mam trochę pocisków. No tak, drona mógłbym wziąć, ale i tak go nie zasilę, bo on potrzebuje dwóch zasilania, a mój moduł dronów ma tylko trzy, więc musiałbym go sobie ulepszyć. Za ile? Za 30. Ale to i tak musiałbym zabierać gdzieś stąd, bo dwóch punktów energii by mi brakło. Więc pytanie. No wyrzutnia i ten laser mnie, kurde, kuszą. To łącznie by było 120, musiałbym za to zapłacić. No i to jest do zrobienia, jeśli sprzedam sobie mojego MJona. Tylko teraz tak, ile potrzebują? Wymagane zasilanie 3, wymagane zasilanie 2, czyli też 5, czyli też jednej i drugiej broni nie jestem w stanie użyć nawet. Bo nie mam na tyle właśnie ulepszonego zasilania broni, więc to nie do końca by było dobre kupienie jednego i drugiego. No jeszcze z kogoś z załogi mógłbym kupić, ale nie, bardziej bym się skupił właśnie na uzbrojeniu póki co. No chyba, żeby był gościu, który się umie napierdalać, no to bym się zaczął zastanawiać, ale jak nie ma, to nie. Dobra, co by było lepsze? CM John. Przeładowanie 13 sekund, no to jest dość dużo. Ja muszę szybko im wyłączać te systemy, więc to nie ma opcji. Zasilanie 2, więc i tak musiałbym mocno ulepszyć sobie. 14 sekund, 22 sekundy. Cyklop ma przeładowanie. No nie, no ja muszę trochę szybciej jednak atakować, więc chyba kupiłbym sobie ten laser za 55. Chociaż jak sprzedam mojego MJona, no to będę miał 3 punkty zasilania wolne. Tu mamy 2 i tu też 2. Obrażenie jonowe 2, czyli pewnie na dłużej pozostaje wyłączony, więc też pewnie działa mniej więcej na tej zasadzie, że jak się naładuje, to mogę strzelić i to cały czas będzie wyłączone. I to mnie będzie kosztowało 100. I jedno ulepszenie broni, które będzie mnie kosztowało, właśnie, czy mnie będzie stać? 35. No nie mówcie, że mi braknie. Braknie mi jednej sztuki złomu, żeby zrobić to, co chcę zrobić. God damn it. Ale lipa, mogę tego paliwa tak na maksa nie kupować.
No braknie mi dosłownie jednej sztuki złomu, żeby... żeby jak sprzedam M-Johna, to nie dam rady kupić tego i tego i ulepszyć sobie broni. Dobra, to kupmy laser, bo ja potrzebuję jakiejś broni na bank. Więc laser muszę kupić. No i muszę sobie ulepszyć teraz w takim razie broń. Oj, o 2 też nie dam rady. O, lipa. Zostało mi 9 złomu i nic nie zrobię. Więc trzeba będzie to jakoś odwrócić w takim razie. Laser się strasznie długo ładuje. No nie, to ten M-John na razie bardziej mi pasuje. Za niska moc systemu. No właśnie, no i teraz trzeba zbierać złom w takim razie na ulepszenie broni. A jak sprzedam, czekajcie, bo ile mam? 4 mam teraz. A jak sprzedam M-Johna, no to tak jak mówiłem, braknie mi jednego. No, będę miał 44. Kurde, no. No to nie, to nie, bo jak sprzedam M-Johna, to zostanę bez niczego. Dobra, okej. Okay. Skok w takim razie, tak jak mówiłem, mijam misję. Lecimy dalej. 30 minut już, ale to jeszcze zobaczymy, co nas tutaj czeka. O, super, słońce, zajebiście. Ta boja nawigacyjna jest położona w bezpośredniej bliskości nad olbrzyma klasy M. Twój statek będzie się coraz bardziej przegrzewał, dopóki stąd nie odlecisz albo nie zginiesz. Dlatego atakują cię jacyś piraci, nie zważając na zagrożenie spowodowane bliskością gwiazdy. Dobra, pauzunia w takim razie. Boty go. Ej, co wy tu macie? Dobra, też możecie mi coś wyłączyć. Chyba macie takiego samego M-Johna jak ja. No więc tak, M-Johnem już się przygotujemy do strzału właśnie w waszą broń. Więc strzelaj, M-Johnku. Pudło, świetnie, M-Johnku. Bardzo, bardzo dobrze sobie radzisz. Teraz ten spudłował. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 tlenu to wy mi nie ruszajcie. No strzelaj, M-Johnek, strzelaj. Pięknie, broń wyłączona. Dobra, strzelaj, M-Johnek, nic się nie przejmuj tam, strzelaj sobie. Nic się nie dzieje, niszcz im tę broń, tak jest, u nas też się nic nie dzieje, silnik nam tam zniszczyli, ale to, w sensie wyłączyli, ale to nic. Dobra, wit, co wit? Może słońce chyba, nie? No, to co mi tam? No, w sensie, no jakby musimy ich zniszczyć, bo nic więcej nie. What the fuck? Dobra, wygraliście, macie sprzęt z naszego magazynu, tylko dajcie nam spokój. Dobra, okej, okay. I spadamy stąd, bo słońce mi dupło. Dobra, tam się pali. Dobra, dam radę to ugasić. Tak. A ty sobie... Aha, nie musisz już tego naprawiać. Dobra, bo to za długo zajmie. Lećcie tam to gasić. A my, moi drodzy, będziemy się żegnać, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, suba albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.